Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Arkusińska i jestem ekspertką merytoryczną w programie Szkoła dla Innowatora. W programie, któremu jest poświęcona dzisiejsza konferencja, konferencja podsumowująca 3 lata pracy nauczycieli i nauczycielek biorących udział w tym projekcie. Jest nas na sali prawie 200 osób, czyli mniej więcej tyle, ilu nauczycielek i nauczycieli uczestniczyło w naszym projekcie. Był to bardzo intensywny czas, w którym nauczyciele i nauczycielki uczyli się, poznawali nowe metody, techniki, strategie pracy, a wszystko po to, aby rozwijać u swoich i naszych uczniów kompetencje proinnowacyjne. Dzisiaj wezmą Państwo udział w uroczystości wręczenia tytułu ambasadora Szkoły dla Innowatora, ale też wezmą Państwo udział w wielu dyskusjach, rozmowach, panelach, w których będziemy podsumowywali dokonania projektu, który, tak jak powiedziałam, trwał 3 krótkie tak naprawdę lata. Jak Państwo widzą za moimi plecami program konferencji, może nie tyle program, ile czas trwania, więc przed nami długi dzień, ale mam nadzieję, że wypełniony dobrymi doświadczeniami, dobrymi inspiracjami i bardzo cieszę się, że tak wielu z Państwa przyjechało po to, aby uczestniczyć w tym dla nas niezwykle ważnym wydarzeniu. Cieszę się, że widzę nauczycieli i nauczycielki, doradców, doradczynie, trenerów, trenerki, którzy brali udział w tym projekcie. Też witam serdecznie wszystkich zaproszonych gości i biorąc pod uwagę, że mamy dużo do powiedzenia, dużo do przekazania, a bardzo mało czasu, to już jako pierwszą osobę zapraszam pana ministra Waldemara Budę, ministra rozwoju i technologii, który jako pierwszy zabierze głos podczas naszej konferencji. Zapraszam bardzo, panie ministrze. Witam Państwa bardzo serdecznie. No dzisiaj rzeczywiście jest ważny dzień z punktu widzenia Państwa pracy, jaką Państwo włożyli w ten program. I myślę, że nie ma tutaj osoby, która by pewnie tego żałowała albo czy żeby czegoś w ramach tego programu nie nauczyła, ale też nie miała nowych spostrzeżeń, jak postępować w przyszłości, jeśli chodzi o innowacyjne nauczanie w szkołach, innowacyjne podejście do systemu nauczania. W mojej ocenie ten program, mało się o nim mówiło, mało się o nim słyszało, on bez rozgłosu zrobił bardzo dużo dobrego. On bez rozgłosu pozwolił zastanowić się, jak można zaszczepić w systemie elementy, które będą plusowały przez wiele, wiele lat wśród nauczycieli szkolących, ale przede wszystkim wśród dzieci. Bardzo nam takiego myślenia brakuje i myślę, że szkoła podstawowa, końcówka szkoły podstawowej to jest ten moment, w którym te postawy, to myślenie powinniśmy kształtować i to jest tak naprawdę ostatni moment, żeby w ten sposób myśleć i przekazywać wiedzę dzieciom. Mam córkę w tym wieku i wiem, że to jest podatny grunt na tego typu myślenie i tego typu propozycje. Oni są bardzo otwarci w tym wieku, oni są bardzo chłonący nowe rozwiązania, oni są bardzo otwarci na innowacyjne myślenie, tylko trzeba pokazać jak. Trzeba pokazać, że różne sprawy, które rozwiązywaliśmy schematycznie, które zajmowaliśmy się w sposób bardzo teoretyczny, można podejść do nich inaczej, można podejść do nich innowacyjnie, nowocześnie. I oni są bardzo otwarci na tego typu rozwiązania. Ja nie przedłużając chciałbym pogratulować wszystkim Państwu tej wytrwałości, bo to w tym projekcie było najważniejsze, żeby wytrwać do końca, żeby zewoluować i te rozwiązania wprowadzić w życie. No liczę teraz, że Ministerstwo Edukacji tutaj wiele z tej pracy, którą udało się tutaj wypracować, no przekuje na konkretne rozwiązania już w ramach programu i całego systemu, który funkcjonuje. My jesteśmy tutaj głosem doradczym, pomocniczym. Chcemy pomagać w tej sprawie. Jeżeli będzie taka konieczność, to będziemy tę współpracę dalej kontynuować. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
Zanim zaproszę kolejną osobę, to, bo zapomniałam oczywiście, chcę powitać również osoby, które są po drugiej stronie ekranu, czyli wszystkie osoby, które obserwują nas na Zoomie, który jest moderowany. Podczas transmisji można zadawać na czacie pytania, można pisać komentarze. Także cieszymy się, że jeszcze do tego grona tutaj w sali dołączają osoby, które są online. I też już dla porządku powiem, że od drugiej sesji również będziemy mieli transmisję na Facebooku, więc nie tylko 200 osób, ale myślę, tysiące, miliony będą nas dzisiaj obserwowały, więc tym bardziej cieszę się, że uczestniczymy w tak dobrym, ciekawym wydarzeniu. Więc teraz zapraszam kolejną osobę, zapraszam panią minister, przepraszam, muszę sobie pomóc niestety i to jeszcze odsunąć, panią minister Justynę Orłowską, pełnomocniczkę ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej i pełnomocniczkę prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech. Zapraszam serdecznie, pani minister. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo dyrektorzy, szanowny panie prezesie, szanowni państwo nauczyciele. Gratuluję serdecznie, że wzięli państwo udział w tym programie. Ja tak byłam włączana, jeszcze nie będąc pełnomocnikiem ministra edukacji do spraw transformacji cyfrowej, do tego tematu przez Jędrka Witkowskiego, jeszcze od jak zaczynał tutaj w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej ten projekt w ramach ministerstwa, któremu bardzo serdecznie dziękuję za takie inicjatywy i oby więcej. Oczywiście my jako Ministerstwo Edukacji i Nauki jesteśmy bardzo chętni, żeby współpracować przy takich tematach. I pamiętam, jak na samym początku było wiele takich wyzwań, trochę może nie chcę mówić obaw, ale jednak nie bójmy się dzisiaj mówić o trudnych sprawach. Wyzwań pod tytułem, dobrze, wypracujemy coś, ale czy to na jakiś podatny grunt, o którym mówił, wspominał pan minister, padnie, czy tutaj będzie to możliwe, żeby to wyskalować, żeby tak naprawdę to, co wypracujemy, żeby mogło być w każdym miejscu, w każdym zakątku Polski, w każdej polskiej szkole. I dzisiaj myślę, że odpowiemy na to pytanie, ale ja już jestem przekonana, że odpowiedź brzmi pozytywnie. Dlaczego? Ponieważ przez te ostatnie chociażby 3 lata, ale tak naprawdę proces jest dłuższy i to odbywało się już na przestrzeni większej liczby lat. Działania dotyczące właśnie wspierania innowacyjności w polskich szkołach, innowacyjności wśród nauczycieli, wśród kadry pedagogicznej, a także oczywiście można powiedzieć całej społeczności szkolnej, bo do niej należą uczniowie, do niej należą rodzice, do niej należą wszyscy ci, którym na sercu jest polska szkoła. Takie działania się odbywają. Można tutaj wspomnieć chociażby takie działania jak Laboratoria Przyszłości, które już są w każdej polskiej podstawowej szkole w Polsce, ale nie tylko, bo także w polskich szkołach za granicą. Wiem, że państwo kupują sprzęt. Za chwilę także ruszy wielka akcja, która proszę nas śledzić 1 września, gdzie dotrze Warszawa do różnych zakątków Polski. Będziemy tak docierać każdego dnia, ale to o tym będziemy mówić w czwartek. I tutaj kompetencje przyszłości, no tak sama nazwa, jak wskazuje Laboratoria Przyszłości, ten no, miliard złotych, ale czym jest ten miliard złotych? Miliard złotych, no to jest duża kwota, ale tak naprawdę najważniejsze, że to jest to, co mówi o tej skalowalności działań, czyli to, co zostało wymyślone, to może być realizowane wszędzie, w każdym miejscu w Polsce. Kolejnymi elementami, które mogli państwo dostrzec, no to jest ogłoszenie nowego przedmiotu, biznes i zarządzanie. Biznes i zarządzanie to jest, można powiedzieć, tak nazywamy w ministerstwie, że to jest taka wielka, mała reforma. Dlaczego? Ponieważ tutaj chcemy przekuć i tutaj we współpracy już teraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, innymi organizacjami, już tak naprawdę elementy, które państwo wypracowywali, ja je podglądaliśmy je w ministerstwie, już je przekuwamy, ale mam nadzieję, że dzisiaj się dowiem jeszcze więcej o tych rozwiązaniach, które państwo przygotowali przez te ostatnie 3 lata i będziemy mogli je wprowadzić już do tej chociażby wielkiej, małej reformy nowego przedmiotu. Dlaczego? Ponieważ w tym przedmiocie właśnie te kompetencje przyszłości są odmieniane przez wszystkie przypadki. Tam mówimy o pracy zespołowej, mówimy o interdyscyplinarności, mówimy o właśnie takich zagadnieniach przedsiębiorczych. Mówimy o projekcie grupowym, który chcielibyśmy, aby był elementem egzaminacyjnym na maturze. I tutaj takie zagadnienia,
zagadnienia są prowadzone, dlatego tutaj chciałabym Państwu jeszcze raz serdecznie pogratulować, już nie przedłużając, i zaprosić dalej do współpracy, bo jest to miejsce, gdzie ten podatny grunt znajdą Państwa pomysły i rozwiązania właśnie w polskiej szkole, we współpracy tutaj z Ministerstwem Rozwoju i oczywiście we współpracy z nami Ministerstwem Edukacji i Nauki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam do zabrania głosu doktora Jędrzeja Witkowskiego, prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam ogromny zaszczyt Państwa powitać w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej, które ten projekt realizowało razem z partnerami. To jest i dla naszej organizacji, i dla mnie osobiście bardzo ważny moment, bardzo ważny projekt, przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, to były 3 lata bardzo intensywnej pracy z dyrektorami, z nauczycielami z 20 szkół i obserwowanie, jak wy zmieniacie swoje szkoły i jak korzystają z tego uczniowie, było dla nas naprawdę źródłem ogromnej satysfakcji i taką dużą faktyczną przyjemnością. Po drugie, jako CEO, jako Centrum Edukacji Obywatelskiej bardzo dużo się nauczyliśmy w tym czasie o rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych, rozwijaniu kompetencji przyszłości. Będziemy się starali dzisiaj tym z Państwem podzielić. Ale po trzecie, też z takiej perspektywy systemowej, zwracamy uwagę na to, że widzimy, że systemy edukacyjne na całym świecie starają się upowszechniać kształcenie kompetencji proinnowacyjnych, kompetencji przyszłości, starają się zapewnić, że one przestaną być na marginesie szkoły, a staną się takim elementem jej esencji, jej koru, może tego słowa nie powinienem używać. I możemy powiedzieć o tym, że na całym świecie widzimy taki wyścig systemów edukacyjnych w kierunku kształcenia kompetencji i wynik tego wyścigu zdeterminuje do pewnego stopnia i charakter kapitału ludzkiego, a w konsekwencji też konkurencyjność gospodarki. Dlatego nie przypadkiem spotykamy się w Ministerstwie Rozwoju, bo dzięki temu programowi, dzięki programowi Szkoła dla Innowatora mam poczucie, że Polska również w tym wyścigu w kierunku kompetencji uczestniczy i z tego jesteśmy bardzo dumni. Na ręce pana ministra kieruję oczywiście podziękowania dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii za te 3 lata owocnej współpracy. Na ręce pani minister podziękowania za życzliwość dla tego projektu. Dla Ministerstwa Edukacji i Nauki. Cieszymy się, że jego elementy stopniowo pojawiają się też w systemie w większej skali poza tą 20 szkół. Oczywiście podziękowanie również dla partnerów, dla Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, dla Stowarzyszenia Wolne Inicjatywy Społeczne z Radowa Małego, dla Deloitte Polska i Fundacji Zwolnieni z Teorii. Ale też muszę w tym miejscu to powiedzieć, ogromne podziękowania dla całego zespołu Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzonego przez Małgorzatę Stodulną, który przez te 3 lata ostatnie ten projekt prowadził, wymyślając ten projekt na nowo wielokrotnie z uwagi na pandemię. Musieliśmy mierzyć się z tym, jak wszyscy w całej Polsce i na świecie w sumie, z wymyślaniem od nowa tego, jak mimo niesprzyjających okoliczności te innowacje w szkole wprowadzać, jak z tymi szkołami wprowadzać. Dzisiaj będziemy dzielili się tym, czego się nauczyliśmy, czego dowiedzieliśmy się o kompetencjach proinnowacyjnych. Mam nadzieję, że dla Państwa ten dzień i online, i offline będzie przynajmniej tak inspirujący, jak dla nas były inspirujące te 3 lata. Dziękuję bardzo i życzę udanego dnia, udanej konferencji. Dzięki uprzejmie.